Cześć, siemanko. Długo się nas zastanawiałem nad tym, czy w ogóle wyciągać z torby statyw i coś wam tutaj pogadać, ale z drugiej strony pomyślałem, że w końcu muszę się kiedyś zmotywować i to zrobić, bo połowa sezonu już, że tak powiem, za nami, a na kanał nie wleciał jeszcze żaden film, choć piękne ryby już w tym sezonie udało mi się położyć na macie. Czekajcie sekundkę, zaraz zacznę opowiadać, tylko zrobię sobie małą czarną, bo co to za ryby bez kawy, nawet i o godzinie 20. Także zalewamy kawiora i zabieramy się do gadki. Może przejdę tutaj do początku mojego sezonu, gdzie pierwsza zasiadka się odbyła. No padło na to, że wraz z bratem i szwagrem rozpoczniemy sobie sezon na łowisku Barzyna. Nieduża licencyjna woda, która ma ładne ryby. Także postanowiliśmy pojechać tam, był to bodajże marzec. Dwie doby, za dużo tam się nie wydarzyło, bo tylko mi udało się złowić karpia, pierwszego karpia w sezonie 2023. Nieduży, taki 5-kilogramowy karp pełnouski zagościł na macie. I to był pierwszy wypad. Drugi wypad to był bodajże organizowany przeze mnie meeting na łowisku Mały Gzel. 9 chłopaków wraz ze mną spotkało się nad wodą. Robiliśmy sobie taką małą, można powiedzieć, rywalizację. Takie małe zawody, które udało się wygrać mnie. Udało się również złowić Big Fisha, ale meeting przebiegł w bardzo sympatycznej atmosferze i w bardzo miłym i doborowym, że tak powiem, towarzystwie. Udało mi się wtedy położyć chyba 7 niewielkich ryb, bo największa ryba miała nieco ponad 8 kg, z tego co się orientuję. No i to już był kwiecień, no i pomału zbliżał się czas już o takie konkretniejsze, większe wody. Moją ulubioną dużą zaporówkę. I pierwszego takiego pokaźnego karpia udało mi się złowić chyba z końcem kwietnia. Piękny 21-400 karp miał. Bardzo ładna, silna ryba. Niesamowicie już byłem zadowolony, gadam, zasiadka udana jak najbardziej. Wtedy spędziłem nad wodą 2 doby, po czym oczywiście trzeba było się zabrać do domu i później bodajże za 2 tygodnie, nie jestem już teraz dokładnie pewny, bo to już chwilę czasu minęło, wybrałem się na taką, można powiedzieć, kilkugodzinną sesję, do której zachęcałem w ostatnim poście na moim fanpage'u Karpiowa Strefa na Facebooku, że właśnie takie krótkie, kilkugodzinne sesje czasami potrafią naprawdę obdarować w piękne ryby. No i mi się to udało. Zasiadka trwała, żeby was nie syganić, przyjechałem nad wodę już późnym wieczorem. No niech trwała 12 godzin. 12 godzin i w ciągu praktycznie godziny udało mi się na macie położyć 2 naprawdę piękne ryby. Najpierw był to karp 21-200. I niespełna godzina po tym karpiu wyjazd na kolejną wędkę i piękny ponad 25-kilogramowy luszczeń.
zameldował się na mojej macie. No naprawdę coś wspaniałego, wspaniałe przeżycie. W ciągu godziny położyć dwie tak ogromne ryby, no byłem, no byłem w szoku. Tak jak mówię, połowa sezonu już praktycznie za nami. U mnie już 3 dwudziestki są na koncie, w tym jedna 25 z plusem, także jestem bardzo zadowolony. Dla mnie ten sezon mógłby już się skończył i ja naprawdę będę szczęśliwy. Mam nadzieję, że druga połowa tego sezonu nie będzie wcale gorsza. No i dzisiaj, ale komarów, i dzisiaj również wybrałem się na taką krótką 12-godzinną sesję, bo wiadomo, siedząc w domu nic nie złowimy. Także jak tylko umie, to wyskakuję nad wodę chociażby na te kilkanaście godzin. Na razie nie przewiduję tutaj jakichś dłuższych wypadów. Raczej w tym miesiącu, a jest czerwiec, połowa czerwca, będzie ciężko to zrealizować. Także liczę tutaj na takie właśnie pojedyncze 12-10-godzinne wypady nad wodę. No ale tak jak powiedziałem, takie wypady również mogą naprawdę nas miło zaskoczyć. No i co wam tu mogę powiedzieć? No, moje zestawy aktualnie już są w wodzie od godziny 20, czyli 20 minut w wodzie już sobie czekają. Teraz może tak pokrótce powiem, co tam dzisiaj do wody poleciało. A mianowicie tutaj jest Active Krylik 20 mm, czyli nic innego jak kulka krylowa w panierce. No i na włos, na lewy kij również właśnie poszła ta kuleczka. I tutaj zaraz wam pokażę. Tu włos 20 mm oczywiście w aktywie dodatkowo, ale komary to mnie chyba dzisiaj zeżerą. Dodatkowo oblepiłem jeszcze tą kuleczkę pastą z kryla, także na ten moment w wodzie jest na pewno kulka powyżej 30 mm. I to wam gwarantuję. Natomiast na drugi zestawik poszedł troszeczkę drobniej. Również kulka Tufuans o smaku kryla, 16 mm podpięta 12 mm popkiem ananasa. No i właśnie ten zestaw, ten mniejszy zestaw, ten mniejszy bałwanek dał mi w tym roku właśnie tego karpia 25 kg. Dlatego gdzieś tak coś mi tknęło, że idzie on do wody jeszcze raz. Tam troszeczkę grubiej. Mamy już połowę czerwca, temperatura wody już jest naprawdę, można powiedzieć, wyśmienita, więc już nie boję się używać tych jumbo, że tak powiem, kulek. Chociaż wiadomo, że z czasem ta kulka zejdzie do rozmiaru 20 mm. No i zobaczymy, czy coś tym razem również w tej krótkiej sesji uda się złowić. Jak złowię, to już obiecuję, że na pewno rybę pokażę wam na filmie. Tymczasem zabieram się za mojego kawulca. Po kawie również zjem sobie kolację, którą żona przygotowała. Pyszne jajka w majonezie z ogórkiem. Także na pewno mi się nie będzie nudziło. No i tak, nocka dzisiaj, jak widzicie, pod parasolem. Aktualnie siedzę jeszcze sobie na fotelu, ale myślę, że z czasem bliżej wieczora wyciągnę sobie łóżko i będę sobie kimał na łóżku. O godzinie 8 rano, maksymalnie 9 muszę się pakować, bo znowu na godzinę 12 trzeba zasuwać do pracy. No, a chciałbym być tutaj w domu około godziny 9, napić jeszcze porannej kawy, zjeść jakieś śniadanie i jak człowiek ruszyć do pracy. Także na ten moment chyba mniej więcej wszystko wam objaśniłem, omówiłem.
No i co? Czekamy. Także do zobaczenia na pewno rano. Jak będzie ryba, będzie pokazana. Jak nie, również jeszcze dwa słowa na koniec od siebie dodam. Także na raźko. No i witam rano. Nocka szybko zleciała. Tak to zazwyczaj bywa na tych szybkich wypadach. No, udało się zrobić dwa brania. Niestety nie były to ryby, które mnie interesują. Pierwsze branie parę minut po godzinie czwartej. Potężny jaś. Myślę, że tutaj ponad kilogram miał na pewno. Taki w granicach 50 cm. I teraz niedawno, mamy godzinę 7.50, o 7.40 kolejne branie. No i Leonidas. Gigantycznych rozmiarów. Takim, nie wiem, może ze 40 cm. Tą wędkę już zwinąłem. Został mi jeszcze jeden kij w wodzie. Myślę, że tutaj go potrzymy tak do 8.15 i będę się zawijał. Także w tym odcinku to będzie wszystko. Fajnie, że udało mi się coś nagrać. W końcu się zmotywowało. Zmotywowałem. Żeby odcinek nie był goły, to na koniec filmu wrzucę kilka zdjęć właśnie tych pięknych ryb, które udało mi się już w tym sezonie złowić. No i tyle. Także pozdrawiam was serdecznie. I do zobaczenia, miejmy nadzieję, w kolejnym filmie już niebawem. Trzymajcie się, cześć.